Šiandien Lietuvoje vieši garbingas svečias su valstybiniu vizitu atvykęs Lenkijos prezidentas Lechas Kaczynskis. Mamy olbrzymią ilość problemów strategicznych, z którym powinniśmy współpracować dla wspólnego interesu. I jestem przekonany, choćby w imię tego warto rozwiązać wszystkie problemy, które jeszcze pozostały do rozwiązania. Polska jest tutaj otwarta. Na początku dziękowałem panu prezydentowi za te lata współpracy. Chciałbym podziękować jeszcze raz, chociaż jak powiedziałem przed chwilą, zobaczymy się na pewno jeszcze wiele razy. Bardzo się cieszę, że powstała komisja międzyparlamentarna po trzech przedstawicieli z każdej strony po ostatniej wizycie pana marszałka w Polsce. Marszałka Sejmu, przewodniczącego Sejmu Litewskiego, w Polsce się mówi marszałka, przewodniczącego Sejmu Litewskiego, która dotyczy problemu takiej pisowni nazwisk i nazw ulic. Bo to jest potrzebne, ten problem powinien zostać rozwiązany. Natomiast czy wszyscy Polacy na Litwie dostaną tę kartę? No przede wszystkim, żeby ją dostać, to trzeba chcieć. To jest, nie jest rozdawana przymusowo, więc ja nie potrafię odpowiedzieć, jaka część Polaków będzie chciała z tej karty korzystać. Wspólnie zadaliśmy ciężkie klęski tym, którzy chcieli zdominować wschód Europy i że przez wieki nam się udawało. Dzisiaj żyjemy w innym świecie. Jest naród litewski, polski, białoruski, ukraiński, łotewski, estoński. Są narody, które coś w historii łączyło, zdarzało się, że i dzieliło, ale które w niemałym zakresie mają pamięć wspólną. Dziś jednak tworzą odrębne, suwerenne państwa. Naszym szczęściem i Litwinów, i Polaków jest to, że dzisiaj w sposób jednoznaczny, po wiekach walki o to, jesteśmy po tej zachodniej stronie. I w NATO, i w Unii Europejskiej.
I to są dla obydwu naszych krajów dwa główne punkty odniesienia. I to jest podstawa dla naszego strategicznego sojuszu, który jest nie tylko potrzebny dla każdego, kto zna i Unię Europejską, ten wielki, udany, historyczny eksperyment i Pakt Północnoatlantycki, który jest również wielkim, historycznym, udanym eksperymentem. Najważniejszych organizacji polskich, społecznych, również wizytą podsumowującą pewien okres. Ta wizyta jest pewnym elementem